Siemanko, ja jestem Lucek, a co wy tu robicie? Ja właśnie sobie gram w Undergrounda 2 i stoję w moim eklipsie i zastanawiam się, czy ruszy z piątki. Pyk, 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 pyk. Rusza 16 km na godzinę od razu ma, słuchajcie. Ale od zera do setki rozpędza się w 15 minut, dlatego nie będziemy go katować. Pojedziemy sobie pierwszą gwiazdkę, która jest już tutaj. Znaczy w sumie, będziemy go katować. Na każdym biegu ogień, ale gdzie musimy to. O, fucking shit, tak daleko. Jak najszybciej to. O, to fajnie będzie, bo tutaj sobie pojedziemy tak. Pojedziemy sobie tu, już wam pokazuję myszko. Pojedziemy sobie tu, najdłuższą, prostą, tu i tu. A w międzyczasie popowiada wam coś. Chyba. Dziwnie się te biegi zmieniają. Ja zawsze jakoś tak jestem przyzwyczajony do tej skrzyni manualnej, ale powiem wam, że chyba byłoby mi zbyt nudno, gdybym cały czas tak na automacie jechał. Chyba powiedziałem wcześniej manual, ale chodziło mi o automat. Byłoby mi w Undergroundzie zbyt nudno. Ale chyba później, jak będzie trochę ciężej, wiecie, się ścigać, bo już poziom trudności się podnosi z odcinka na odcinek, to chyba przerzuca się jednak na automata, dlatego żeby było jakoś tam, żeby jakoś to fajnie wyglądało, wiecie. Ja i tak muszę się jeszcze skupiać na tym, żeby coś mówić do was, więc to jest spore obciążenie dla mojego rozumku, który nie jest zbyt dużych rozmiarów, niestety. No ale... Jedziemy sobie właśnie w stronę gwiazdki i tam wykonamy sobie jakieś zdjątko, podejrzewam, raczej na 100% tak. Szkoda, że te gwiazdy nie są rozróżnione między tymi, gdzie robimy sobie jakieś zdjęcia, a tymi, gdzie musimy po prostu wybrać sobie jakąś unikalną część, prawda? Mi tego trochę brakuje, bo wtedy wiedziałbym, co mogę robić od razu, żeby ulepszyć swój samochód. Tam jechał sobie Nissan R35 tutaj jeszcze nie ma, w tym Need for Speedzie, jeszcze. W ogóle nigdy nie było, tylko... Po prostu ten NFS jest stary już. Wtedy jeszcze nie wiem, czy był R35. Mamy jakieś tam lusterka odblokowane nowe. Jest tutaj drift, mamy dużo sprintów. Sprintów jest naprawdę sporo. Street X, tutaj mamy gwiazdkę niedaleko. Wiecie co, zrobimy sobie tak, pojedziemy sobie okrążenia. Niespecjalnie przepadam za okrążeniami, są dosyć nudne. No, chyba że... Pamiętacie? To pierwszy wyścig w samochodzie Rachel, bodajże. Jak właśnie jechaliśmy sobie autostradą dookoła. No, teraz mój samochód chyba już dorównuje temu Rachel. O, Nissan sobie tutaj śmigał. Też mam go zamiar kupić, wiecie? Pojedziemy sobie tą oto krótszą drogą. Tak mi się wydaje, no bo skręcamy tutaj w lewo. Więc troszeczkę tam krócej sobie tutaj pojedziemy. Okej. Redukcja. Ekstra. Super. Ej, czemu mi nie dało nitra? Wow! Co mnie tu goni? O, leci Skyline. Obok niego Mazda RX. 8. Gonią mnie tu chłopaki, jak widzicie, naprawdę poziom jest wysoki już. Mimo że wcale tak wolno, to ja nie jadę. Dobrze, jedziemy sobie piątką. Nie wiem, czy to w tym NFS-ie było tak, że można było samochód stunigować pod względem ilości przełożeń. Albo mi się coś przyśniło. Nie wiem, wydaje mi się, że w jakiejś grze można było właśnie tak stunigować samochód, że było więcej przełożeń. W sensie, jak mieliśmy pięciobiegowy samochód, to później mieliśmy po tuningu jakimś tam dobrym sześciobiegowy. Kurczę, tu są aż 3 okrążenia. Okej. Jedziemy sobie pięknie na piątce. Tu zrobimy znowu redukcję. I gaz.
Ach. Jaki fail! W ogóle jadę sobie na czwórce, nitro do końca, tak jest. Cały ja. Kto tam znany? Ej, oni prują naprawdę bardzo dobrze. Dobra, zjedziemy sobie tutaj. Tu jest chyba krócej, ale są ostrzejsze zakręty. Okej, i bieg. Mamy piątkę, dlatego ogień. ...315 km/h. Skończył mi się już bieg, ale lecę do końca wyścigu. Jeszcze nie koniec, jeszcze jedno okrążenie. Musimy zarobić sobie więcej nitra, na wszelki wypadek. Czas mam świetny. O ileś tam sekund. Lepszy niż poprzedni. God damn it. Wyprzedził mnie Nissan 350Z. Czy uda się odrobić te straty? Skyline mnie wyprzedził. Masakryczne straty mam teraz. Czy zdołam to jeszcze jakoś odrobić? Tego nie wiem. Chłopaki jadą naprawdę bardzo szybko, a mi idzie coraz gorzej. Myślałem, że się zmieszczę jeszcze tam między trafikiem a ścianą, ale niestety nie wyszło. Skyline oraz R oraz 350Z biją się między sobą na moją, na szczęście, korzyść, dzięki czemu ich wyprzedziłem z łatwością. W międzyczasie, jak tak gadałem, zarobiłem sobie nitro. Mam teraz pełne, dlatego jak nadarzy się okazja, będzie prosta, to ciśniemy nitro do końca, robimy ogień i jedziemy 315 km/h po zwycięstwo, po to, by wygrać te zawody. Uwaga, za chwilę będzie nitro do końca. Lecimy, lecimy, proszę Państwa. 315, 313. I zaraz jeszcze raz poprawimy. Uwaga. Pełny gaz. Nie wiem, czy mi się pokaże prędkość średnia tutaj. Nie pamiętam już, jak te, wiecie, statystyki tu na końcu wyglądają. Okej. Nie ma nic tutaj takiego, tylko było pokazane, że wygrałem. Super. No dobra, tutaj mamy coś. Sprawdźmy sobie miejsce, gdzie zawsze... Dobra, nie ma tutaj nic, jest tylko... Są tylko okrążenia. No dobra, pojedźmy sobie te okrążenia. Dzisiaj będzie chyba okrążeniowy odcinek, no ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi to za złe. Tutaj mamy pyk. Ojej, ile tu mamy tych okrążeń? No nie jest napisane? Dziwne. Startujemy. Golf. Eclipse. I co tu jeszcze jest? Co to jest? Pontiac? Nie, Vauxhall chyba. Jak się czyta? Tutaj z przodu chyba jedzie coś innego. Nie kojarzę tego modelu. Co on się tutaj tak spycha? Anglik jeden. Ile tych okrążeń? No trzy okrążenia pogrzało ich. Ale to chyba będzie trochę trudniejszy wyścig niż poprzednio. Ej, ale zobaczcie, jak oni tu wymiatają. Ja muszę się nauczyć jeździć. Wymiatacze, zobaczcie, jak napieprzają. Wow, wow. A, wiem co zrobimy. Podraftujemy trochę. Zaraz wam pokażę, jak mi się uda dogonić tego z przodu. To jest Nissan jakiś, tylko ja nie pamiętam nigdy jego nazwy. Coś na S. Okej. Okay. I gonimy. Podraftujemy sobie za nim. O, jak nitruje, zobaczcie. Draftujemy. Pięknie, pięknie. Zarobimy sobie kupę nitra z przewagą kupy. O! Jaki słabiak. W ogóle obrócił się tam z 50 razy. Dobrze jest tak spocić kierowcę. Widzicie, się od razu rozwalił. Patrzył się w lusterko. I pyk. I o to chodzi właśnie. Nie ma się co bawić z gamoniami.
tyle wam powiem. Nie będę się bawił w klocki Lego. Kurde. Skrót, łap, jest super. Co mnie tu goni? Znowu ten Nissan? Nie, to nie ten Nissan. To odpowiednik Pontiaca w Anglii. Kojarzycie tą markę? Na pewno kojarzycie. Mam mądrych widzów. Wszystko wiedzą. Ja niestety nie wiem wszystkiego. Ale tyle co wiem, to jest jak na mój rozumek wystarczająco. Okej. Idziemy sobie tu. Pod prąd troszeczkę. Szkoda, że nie nabija się nitro podczas jazdy pod prąd. Brakuje mi tego. W tych nowszych NFS-ach już to jest. Tutaj niestety musimy, a może i stety, to też jest urok tej gry w zasadzie. Musimy wymijać blisko trafiki. Znowu ktoś się tam rozbił. Fantastycznie. Dobra, skręt ostry. Zaraz nawrót. Redukcja biegu. Fantastycznie to zrobiłem. Proszę państwa. Teraz redukcja na trójkę. Super. I ostatnie okrążenie, tym sposobem sobie pojedziemy. Czy ktoś mi tam zagraża? Oczywiście, że tak. Czekają chłopaki na mój każdy najmniejszy błąd, proszę państwa. Co to będzie, co to będzie? Nie wiem. Nitrujemy trochę. Odrobinkę. Redukcja biegów, znaczy redukcja. Zmiana biegów. Zaraz wbijemy sobie znowu trójkę. Spróbujemy tu ładnie wbić, ale jest ciężko. Czegoś w tym eklipsie brakuje. Ja wiem czego. Brakuje mu przyczepności niestety. Jest strasznie podsterowny. Musimy to jakoś tutaj zmienić. A zmienimy to przez władowanie mu zajebistego bodykitu, który mam ochotę, wielką chęć sobie właśnie zdobyć. Super. O! Ile? Prawie 300 km na godzinę. Zapewniam was, że jak już stuniguję tego Eclipse'a, to nawet z zaciągniętym ręcznym i na wstecznym biegu będzie jechał 300 na godzinę i wygrywał wszystkie wyścigi. Taki będzie tuning. Yeah, oczywiście wygraliśmy. Trochę potrwał ten wyścig, może był trochę nudnawy, ale powiem wam, że jest rywalizacja teraz naprawdę, coś się w końcu dzieje. Pojeździmy sobie tutaj dookoła i sprawdzę, czy czasem nie ma jakiegoś wyścigu ukrytego. W międzyczasie możemy sobie wyzwać kogoś na pojedynek, chociaż jak właśnie wyzwę kogoś na pojedynek, to nie będę widział ukrytych wyścigów. Ale spokojnie, czy coś tutaj jest? Tu nie ma nic. Oj, przepraszam. I zaraz zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Dobra, czy tu coś jest? O, co to było? Aha, wyzwanie do pojedynku. Nie no, tu chyba nic nie będzie, co? No chodź koleś, chodź, wyzwiemy cię na pojedynek. Chodź, nie wstydź się. No kurde, co on robi? Muszę być za nim chyba. Jedziemy! Ciekawe, gdzie skręci. Może ja go wyprzedzę przed skrętem? O, chcę skręcać tu, a ja chcę skręcać tu, ojej. Dobra, skręcił tu, gdzie ja chciałem. Fantastycznie. No, gdzie ty jedź prosto, dobrze. Widzicie, jak się słucha? Patrzcie, jak go teraz załatwię. Patrzcie na to, zobaczcie, co się stanie. Nie wiedział, gdzie ja skręcę, ale ja wiedziałem, gdzie ja skręcę. Taki myk. Tutaj się najlepiej gubi tych patałachów. Zobaczcie, już po nim, już się zesrał. O kurde. Normalnie śmierdzi aż tutaj.
Zobaczcie, 250 dolców. Potrwało to chwilkę, dosłownie. Pojedziemy sobie poszukać tu jakichś może ukrytych wyścigów, czy czegokolwiek, jakichś zawodów. Może tu coś będzie, wątpię. Tutaj jest URL, on nas na razie nie interesuje. My chcemy sobie porobić te poboczne wszystkie wyścigi. Pojedźmy na drugą część mapy, na tą ostatnią. Właściwie nie ostatnią, bo jeszcze będzie, nie całą mapę mamy jeszcze odkrytą. Dlatego jeszcze będzie sporo do zrobienia. Tu mamy jakąś gwiazdkę. Tu jest Street X. Zobaczymy, jak sobie teraz mój Eclipse poradzi na Street X. Tu. Jedziemy. 1200 do wygrania, standardowo jak dla tego poziomu. Oj, przepraszam, znowu cię przejechałem, Lalunia. No i tak jak wam mówiłem, Street X-y są fajne dla skrzyni manualnej, bo się jedzie cały czas albo na dwójce, albo na trójce. No spadaj, ale... Zobaczcie, jaki gamoń. Okej, chodź tu Nissan. Nie, to Lexus jest akurat. To był Lexus, przepraszam. Zauważyłem znaczek. O, jest ten pierwszy. Nie, drugi. Jeden się wysunął naprawdę na prowadzenie. Nie wiem, czy uda się go dogonić, jak myślicie? Oj, brakuje tutaj skrętu Corolli. Oj, brakuje. Ona by sobie tutaj z nimi wszystkimi ładnie poradziła. Gwarantuję wam to. Eclipse jednak nie jest najlepszy w skręcaniu. Ale i z tym sobie poradzimy tutaj. Już tam doganiam tą Golfinę chyba z przodu, tak? Co to tam jedzie? Nie mogę zauważyć tych kwadratów. Znaczy zauważyć, rozpoznać. Chyba Infinity jest. No dalej. Mieści się w te zakręty. To przedostatnie okrążenie. Musimy tu jakoś wyjść. Cholera, jest ciężko, naprawdę. Okej, już go ładnie tutaj dogoniłem. Jest naprawdę gorąco. Biegu nie zmieniamy. Jedziemy na dwójce. Aj! Niedobrze. Nie wiem, czy go dogonię. Przez tamtego pierwszego gamonia, kurde. Jak on mnie zablokował. I znowu redukcja biegów, cholera. Chyba będę musiał już naprawdę na automata zmienić, bo jest ciężko. Kurde. Zobaczcie, nie mogę go dogonić. Jeżdżę naprawdę kiepsko. No i kaplica. Już nie ma co zbierać. Koniec. Ojej. No i okej. Mamy właściwie ten sam wyścig. Właściwie. No na pewno ten sam. I tym razem udało mi się wyprzedzić. Zobaczcie, jaka jest kolosalna różnica, jak ktoś was rozwali tak chamsko na początku, jak w poprzednim wyścigu. W ogóle teraz Infinity było na ostatnim miejscu. Jakieś to dziwne to jest to. No nic, udało mi się wykonać ten Street X, ukończyć. Choć my tutaj mamy jakąś gwiazdkę do zrobienia. Trzeba ją sobie też zrobić, jak najbardziej. Uwaga. No. Ach, szty. No, łap się. Dobra. Visual upgrade. Co to? Gdzie to jest?
Wow, myślicie, że to może być body kit? Nawet bym nie śnił o tym, ale to jest chyba za wcześnie jeszcze na taki visual upgrade. Będzie jakiś denny spoiler albo wlot powietrza, coś tak czuję. Pojedziemy sobie tu. Skręcimy na most. Potem chyba musimy skręcić w lewo i potem cały czas prosto. Także nie jest wcale to taka trudna trasa. GPS-a tu nie potrzebujemy. Okej. Dobra. Także raczej tutaj będzie lipa z tym visual upgrade'em. No ale dobre i to. Zawsze coś innego. A może to będą światła? Właśnie, ja potrzebuję do Eklipsa nowych świateł z tu, nowych lamp. Przydałoby się je wymienić, kurczę. Poprzednio miałem takie wieśniackie, a teraz są standardowe. Okej, okay. Co mamy? Mówiłem, że spoilery, mówiłem. God damn it. Co tu mamy? Shockwave, Phoenix, Lynx. No, proszę państwa, dużego wyboru to my tu nie mamy. Który by tak najbardziej pasował? Czy wy to widzicie? Standardowy pasuje najbardziej, moim zdaniem. A ten? Nie. O, nie. Nie zdecyduję się w tym odcinku chyba. No dobra. Dajmy sobie tego może. Później ewentualnie wymienię. Piszcie w komentarzach, czy wywalić go, czy zostawić standardowy i poczekać na jakiś inny lepszy, czy zostawić sobie tego. No tak sobie to wygląda. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie coś lepszego. Okej, no, dziękuję wam za wyświetlenie, naprawdę fajnie, że jesteście ze mną do końca tego odcinka. Pozdrawiam tych, którzy właśnie ze mną wytrwali. I zapraszam ponownie po więcej z Need for Speed. Z Need for Speed Underground 2. Trzymajcie się na razie. Hej!